Witam serdecznie. Z tej strony spokojny człowiek, a to jest Fallout 3. No i niestety muszę wam powiedzieć, że ostatni odcinek już. Ostatni odcinek praktycznie z samym zakończeniem z takiego powodu, że trochę popsuło mi się na save'ów, można tak to nazwać. Ale też od tego momentu, tam gdzie w ostatnim odcinku byłem, czyli przy nagrywaniu, strasznie się męczyłem, przeszedłem ten moment. Tam jeszcze się pojawił taki super mutant, który był po dobrej stronie, uratowaliśmy go. Potem przy enklawie walczyliśmy z enklawą, bo ten pułkownik nas zdradził cały, bo on nas złapał, można powiedzieć, w pułapkę. Potem mieliśmy pójść do prezydenta Edena, złapał nas w pułapkę, musieliśmy walczyć. Mieliśmy iść do prezydenta Edena, ale okazało się, że ten pułkownik kazał nas zabić. No i walczyliśmy z enklawą, niestety nie nagrałem tego, to jest mój minus. I później uciekłem stamtąd, jeszcze mi ten super mutant pomógł. W końcu jeszcze porozmawiałem z tym prezydentem Edenem, odzyskałem Gek. I jak już tak mówię, pomógł ten super mutant i wykonałem szereg misji i postanowiłem nagrać zakończenie i ostatnią misję. Niestety ostatnia misja tu nie jest dostępna, gdyż save mi po prostu wszystko szło do kosza. Praktycznie było idealnie, wszystko było super, ale w pewnym momencie ja musiałbym teraz cofnąć się bardzo, bardzo daleko. Tego nie chcę, gdyż naprawdę dużo uzyskałem w tej grze już. I co mogę powiedzieć, że praktycznie cała misja z finałem była ok, ale już praktycznie po ptokach było, ale nagle wywaliło do pulpitu i BUM! Zepsuło się nagrywanie. Zatem pokażę wam praktycznie ostatni fragment tego końca gry. Tutaj jesteśmy z ratownik Lions. Idziemy zakończyć tą jakże fantastyczną i fenomenalną grę, ale shit, pedalce chcą nas tutaj załatwić. Oaj, mamy pecha jak zwykle, zobaczcie jakiego pecha mamy. Dobra, może coś innego Magnum w takim razie. Ała, biją mnie. Chemia. Nie, muszę to wziąć. Nie wiem, odlot, ale obrażenia, psycho. Jeszcze może coś takiego. Zobaczcie, ile mam w steampaku tego wszystkiego. Nazdobywałem bardzo dużo. Szkoda byłoby to stracić. Nie trafił. 90% było nie trafił. No teraz trafił, ale to jak na pocieszenie. Dobra. Okej, okay, zakończa się broń. Zatem weźmy coś innego. No niestety nie pokazywałem też Fallouta. Dużo nie pokazywałem. Grałem dużo misji pobocznych, ale niestety nie pokazywałem z tego względu, że wolicie takie gry jak GTA czy Wolfenstein. Ja oczywiście lubię te gry, ale naprawdę Fallout dla mnie jest coś niesamowitego. No i szkoda, że to nie w jakimś tam stopniu tego nie pokazałem. Dobra, tutaj fajna akcja poszła. Okej, on zmarł. Więc udało się. Fallouta nie pokazywałem tego względu, że była bardzo słaba oglądalność. Podobnie trochę jak Stalkera pod koniec. Podobnie również z Max Payne'em, którego już rezygnowałem. Znaczy Max Payne też pod koniec było totalnie. Już tam nawet przestałem nagrywać tą grę. Ale w pewnym momencie już troszeczkę straciłem jakąś cierpliwość. Ale mimo tego Fallout 3 nawet
A czekajcie, o, to słusznie nie będzie. Dobra. No i kończymy. Kończymy, naprawdę coś niesamowitego. Zakończenie z jednej strony jest dobre, ale tego całości tego zakończenia nie pokażę wam niestety. No dobra. Znowu ty. Nie powiem, żeby mnie to dziwiło. Ty i tobie podobnie. Tym razem nic nie przeszkodzi mi w zabiciu cię. Dobra. No, nauczyłem się w końcu ciężkich broni. Dobra. No, to po sprawie. W tej chwili duma chyba... Zabezpieczmy te... Okej, zabezpieczmy tą salę. No, tutaj jest możliwość wielu broni. Ja niestety używam tylko broni lekkiej przeważnie. Mogę się też pobawić ciężką. W końcu na ciężką nauczyłem się pod później. O, działko brutowe, kolejne. Niestety, ja się zdobyłem w tej misji, niestety teraz już tego nie mam. Nie pokażę wam tego. Trochę się spieprzyło. Nie jest do końca taki zakończenie gry. Ale myślę, że Fallouta, jeżeli chodzi o wątek fabularny, taki główny wątek, to w 78% pokazałem, pomijając tą końcówkę, tą misję poprzednią i tą, co teraz właśnie wiem, to właśnie całość wam pokazałem. Pustynnym łajdaku, tym wrednym tubku z krypty 101. Dobra. Dzieci, obawiam się, że mam okropne wieści. Źródła radia Galaxy News potwierdziły, że atomowy grzyb widziany w okolicy Megatony... No cóż, to nic z... Jedno z nas musi tam wejść i uruchomić to cholerstwo. Ktokolwiek to zrobi, nie wróci z powrotem. Nie tak wyobrażałam sobie randkę, wiesz? Co teraz zrobimy? Będziemy ci... Dobra, zrobię to. Liczny wypadek, prawda? Tutaj był wybór, mogłem zrobić to ja, bądź ona. Zatem to ja jeszcze wprowadziłem aktywny wirus, więc jesteśmy żywi. Była możliwość, no i to jest troszeczkę niezrozumiałe, zresztą powiem o tym później. Chciał zająć to miejsce od lat. Wątpię, aby to był wypadek. Ale kto dokonał tego brudnego czynu? Sami się spytajcie, dlaczego dzieciaka z krypty 101 widziano ostatnio w okolicach Tenpenny Tower? No właśnie, dlaczego? Do następnego razu, tu Free Dog, a wy słuchacie Galaxy News Radio. Dajemy wam prawdę, nieważne jak musimy znaleźć kod. A teraz trochę muzyki. Nie kod był. Okej, okay, udało się. Mam nadzieję, że chociaż ta końcówka się naga. Tak wygląda zakończenie Fallouta. Trochę przeze mnie nie zrozumiałem. Początek zakończenia, ostatnia misja dosyć była fajna, muszę przyznać. Ale jeżeli chodzi o wątek fabularny, oczywiście, główny wątek fabularny. Ale... I tak oto jedyne dziecko człowieka, który poświęcił kiedyś przyszłość ludzkości dla przyszłości swojego potomstwa, wyruszyło samotnie z krypty 101 na poszukiwanie ojca. Stołeczne pustkowia okazały się być okrutnym, niegościnnym miejscem. A tobie ostatecznie nie udało się oprzeć słabościom, które rządziły życiem tak wielu innych. Egoizm, chciwość, okrucieństwo. Oto wartości, które prowadziły twoją zagubioną duszę przez niezliczone próby i zwycięstwa.
ale dopiero na końcu tej długiej drogi dane ci było poznać prawdziwe znaczenie największej z cnót – poświęcenia. Wkraczając do napromieniowanej sterowni projektu Oczyszczenie, dziecko poszło za przykładem ojca, poświęcając swe życie dla dobra ludzkości. Niestety, gdy złowrogi prezydent Eden wybrał cię na swoje narzędzie zniszczenia, nie spotkał się z odmową. Ludzkość przetrwa, lecz jedynie w swojej najczystszej postaci. Wody życia nareszcie popłynęły, ale znajdujący się w nich wirus wkrótce zabił wszystkich uznanych za niegodnych zbawienia. Stołeczne pustkowia, mimo zadziwiającego postępu, stały się więc cmentarzyskiem. Tak kończy się twoja historia. Historia osoby, która przeszła samotnie przez ogromne wrota Krypty 101, prosto do legendy. Ale opowieść o ludzkości nigdy się nie skończy. Bo walka o przetrwanie to niekończąca się wojna. A wojna... Wojna nigdy się nie zmienia. No dobra, zakończenie zakończeniem. Ale muszę powiedzieć, że to zakończenie właśnie troszeczkę jest dla mnie niezrozumiałe. Podobnie jak kiedyś wspomniałem o Stalkerze, Cień Czernobyla, tam też te... Może nie tyle zakończenie, ale już moment przechodzenia ostatnich misji był trochę dla mnie dziwny, tak troszeczkę na szybko to było zrobione i tutaj trochę jest to podobnie, aczkolwiek zakończenie jest nie do końca zrozumiałe, gdyż mogliśmy wysłać ją i to też by było takie, że byśmy prawdopodobnie chyba zginęli. Znaczy, że zginęlibyśmy. Jakbym był postacią dobrą, w sensie, że miałbym dobrą cechę, że nie wysadziłbym tej megatony, to pod koniec gry, jak pojawił się ten super mutant, ten dobry super mutant, który nam pomagał, znaczy w sumie to na początku my pomogliśmy mu, jemu, gdyż go uwolniliśmy, to właśnie tam, w tych pomieszczeniach, gdzie się cholernie nie męczyłem, i później on nam pomógł trochę po wyjściu z miejsca, gdzie walczyłem z enklawą, która była nastawiona właśnie przez tego całego pułkownika. Mogliśmy go poprosić o to, by nam, by chodził z nami, wtedy by tutaj do nas dołączył i teoretycznie mógłby tutaj wejść, bo on mógłby być, znaczy, bo on jest odporny na promieniowanie. Właśnie tutaj promieniowanie nas zabijało, a aczkolwiek tą dziewczynę też prawdopodobnie zginęła, z tego co wiem. Więc jakbyśmy nawet nie weszli tam, to też byśmy zginęli, więc to jest trochę dziwne, że nawet jeżeli byśmy jego przyprowadzili, on by mógł tutaj wejść, to i tak by się to skończyło tragicznie. Nie pokazałem wam ostatniej misji. Nie, znaczy może nie końca, znaczy końcówkę pokazałem, ale całej misji nie pokazałem. Nie pokazałem tego momentu, jak walczyłem z enklawą. Naprawdę tam się działo dużo, ale też się dużo męczyłem, bo miałem przez większą część gry jakąś jedną czwartą życia tylko i wyłącznie, więc musiałem się naprawdę mocno napracować, żeby to przetrwać. No ale udało się przez Fallouta. Nie pokazywałem zbyt wiele tego Fallouta ostatnio, gdyż tak jak mówię, grałem sobie tak dla siebie, ale jeżeli chodzi o nagrywanie dla was, zbyt wiele tego nie było. Z jednej prostej przyczyny, że zbyt wiele osób tego nie chce oglądać, nie? Bo jeżeli wolicie oglądać inne gry, no to ja to rozumiem i się do tego umiem dostosować. To jest normalne, mimo tego, że gra dla mnie jest bombą. Bombą atomową, którą wysadziłem w megatonie. Podsumowując grę, oceniam na zarąbistą, naprawdę jest to gra godna polecenia, mimo tego, że niedługo będzie, być może pojawi się Fallout New Vegas na moim kanale i tam ta gra jest o wiele lepsza jeszcze, to ta gra i tak czy owak zasługuje na brawa. Można tutaj naprawdę zrobić dużo wyborów, możliwości i
Ciekawi mnie też wybór broni, że tak, że można pójść w technologię, w rozwój zabijania bronią palną, bądź bronią lekką, ciężką, bądź bronią laserową. Ja poszedłem w palną, ale myślę, że ciekawe też było w laserową. I jeżeli bym poszedł też w broń ciężką, a dopiero później poszedłem w ciężką, to troszeczkę mnie też lekko... Może zbyt późno poszedłem, mógłbym pójść wcześniej, wtedy lepiej bym się pobawił, ale niestety to już jest zbyt późno. Dobra, jeżeli miałbym to mocniej tą grę, myślę, że ocena taka sprawiedliwa, gdyż są też momenty, w których ta gra potrafi troszkę zirytować. Jest to gra fantastyczna, ale ma też błędy swoje i moim zdaniem nie jest aż tak zapracowana jak Fallout New Vegas. Myślę, że ocena 8 jest tutaj sprawiedliwa. Może 8,5. Nie no, nie, 8,5 to chyba już troszeczkę za wysoka ocena. Ale i tak to jest... To i tak jest ocena... myślę, że jest sprawiedliwa. Wchodzę do napisy, czy da się to przełączyć? Tak, da się to nawet wyłączyć. Dobra. Nora Pożeracza Dziewic. Tutaj jakiś fajny obrazek się pojawił. Słuchajcie. Jeśli wam się ta seria podobała, zostawcie łapkę w górę, bo zastanawiam się właśnie na New Vegas i teraz będę się też zastanawiał, czy będę robił taką serię, jak to miał być w tym planie tutaj, że miał być tu wątek główny pokazany. Niestety cały wątek główny nie jest pokazany. Tak po 70-80% był, więc to nie jest aż tak znowu źle. Czy po prostu jakieś takie ciekawsze momenty będę pokazał, bo na pewno nie będę przechodził tego, że każdą misję będę pokazywał mniejszą, większą, bo tego bym nie chciał. Dobrze wiem o tym, że tak właśnie gry jak Fallout, jak Skyrim, Stalker są po prostu na YouTubie jest tego multum, więc nie ma sensu tego jeszcze jakoś ulepszać. Dobra, to byłoby tyle. Dzięki za oglądanie, można powiedzieć, do zobaczenia. Nawet była taka chyba piosenka z jakiegoś filmu, tak sobie też przypominam. Tak, to była piosenka z intra do filmu. Było coś takiego... A, już wiem. Matki, żony i kochanki, tak, i tam było takie też, do zobaczenia i takie coś tam się tam dalej dało. Matki, żony i kochanki, kiedyś koleżanki, chyba coś takiego było, nie? Dobra, tutaj jeszcze taka nutka wspomnienia. Więc cóż, to byłoby tyle, tak jak mówię, do zobaczenia w następnych seriach. Trzymajcie się mocno, cześć.